Siemano kolano, witam razem z Halinką, śminka Halinka, przywitaj się z widzami, dawno się nie witałaś. Mordko, ej, nie odwracaj się tyłkiem do widzów, tylko tutaj, halo, halo, śminka Halinka, gościu, ej. Ty, ona nie chce chyba z wami gadać. O, chce z wami gadać, siema widzowie, co tam o was, jak się bawicie. O, ty, naprawdę chyba was polubiła. Drodzy widzowie, dostaliśmy informację od Noobka kolejną. W sensie, w której coś jest, jakaś tabliczka. Nie czytałem tego dokładnie, po prostu zobaczyłem, że jest tabliczka i pomyślałem, ej, włączę nagrywanie, bo to pewnie jest jakaś informacja kolejna od Noobka, Bubka Srutka. Więc pójdziemy sobie sprawdzić, co tam napisał Pimpek. A nie, to nie jest Pimpek, gdzie jest Pimpek? W sensie, to nie jest Pimpek. Pimpek został zaginiony w akcji, w sensie nie ma go. Jeżeli wiecie, gdzie jest Pimpek, proszę piszcie mi, bo ja ciągle gubię te moje zwierzęta. Tutaj mamy Geralda, który wisi, tutaj mamy Halinkę, ale nie ma rodowitego Pimpka. Pimpka naszego pieska, więc to mnie troszeczkę martwi. No bo co jak co, ale no Pimpek jest naszym najsłodszym pieskiem i jeżeli Pimpek zginie, no to kończą się Wojanowice, co nie? Koniec Wojanowic wtedy jest. Więc no, widzowie, gdzie jest Pimpek? Gdzie jest Pimpek? Piszcie mi. Okej, okay, a teraz spójrzmy, co tutaj napisał nasz Bubek Nubek. Tylko ty się odsuń, bo troszeczkę jesteś za duży i przez ciebie nic nie widać. Okej, okay. Nie podziękowałem wam za super domeczek. Bardzo dziękuję. Aha, czyli nie podziękowałem. Dobra, czyli po prostu nam podziękował za ten domek, który tutaj wybudował. No ale to tyle, coś więcej, w sensie myślałem, że będzie coś jeszcze. Ale może chodźmy do domku, może coś tutaj zostawi, jakąś rzecz. Nie, no tutaj póki co widzę, że wszystko jest tak samo. Nie, no tak wszystko jest tak samo, drodzy widzowie, ale jak widzicie, w tym domku mu się całkiem fajnie tutaj, ładnie tutaj ma, po prostu ładnie, może sobie skakać na tych gąbkach, czy co to jest, jak to się slime bloki. Ej, kula szlamu, ale czekaj, co to jest? A, to jest ta, a, dobra, to jest to tutaj tajne przejście. Słuchajcie, Noobek ma teoretycznie własne tajne przejście pod swoją bazą, pod swoim domkiem, co nie? W każdej chwili może sobie tutaj przechodzić. Zastanawiam się, czy on czasem nie ma tutaj żadnej tajnej bazy. Dobrze byłoby to sprawdzić, no bo jednak, słuchajcie, tutaj jest tyle i obrazów, że to jest aż dziwne, jakby nie miał tutaj żadnej tajnej bazy, powiem wam szczerze. Noobek myślę, że jest w stanie taką tajną bazę zrobić, więc sprawdźmy za... Ej! What? Odkryłem tajną bazę, czemu to jest główka paliona? What? Odkryłem tajną bazę Noobka Bubka. What? Okej. Ej, drodzy widzowie, ej, okej, ale to wszystko? Może coś tutaj jeszcze jest? Tak czułem, że tutaj będzie jakaś tajna baza, no. Tutaj nic więcej nie ma, ale powiem wam szczerze, no, jestem zadowolony. Co tutaj się wydarzyło w tym momencie, powiem wam. Ej, ale tutaj nic nie ma, tak szczerze, czekajcie. To wszystko jest zabudowane. Ej, ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że tak szczerze, że nie da żadnej tajnej bazy, a jednak jest. Ela, dobra, chodźmy sprawdzić, czy coś może gdzieś tutaj, może coś zostawił jeszcze, co nie? Bo tak dziwnie mi się wydaje, tak pusto tutaj. Pusto, może coś jeszcze, jakieś tutaj, jakaś informacja tutaj jeszcze jest, jakaś tajna baza pod tajną bazą, to by było genialne. Nie no, ale tutaj póki co nic nie widać. Nie, to chyba nie ma sensu tak robić, nie ma sensu tego tak zabudowywać. Słuchajcie, odkryliśmy tajną bazę Noobka Bubka, więc już wiemy, jeżeli będziemy co jakiś czas tutaj przychodzić i sprawdzać, czy coś się zmieniło, tylko nie wiem, dlaczego tutaj jest główka paliona i dlaczego to ma zielony kolor, w sensie tutaj nie ma zielonego koloru, a tutaj jest zielony kolor. O co tutaj chodzi? Czy Palion wybudował tą tajną bazę, żeby nie wiem, pod Noobkiem tutaj być? Tylko po co wtedy jest główka Noobka, a nie Paliona? Nie wiem, tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Mam nadzieję, że coś mi tam, drodzy widzę, wyjaśnicie, ale no grubo. Dobra, wyjdźmy sobie, może w jakimś innym miejscu coś jeszcze będzie, jakaś informacja, jakaś coś. Jeszcze na górze nas nie było. Więc chodźmy w tej ta... Ej, tego chyba nie było, co nie? Czekaj, tutaj wszystko jest tak jak było. Tutaj tego nie było. Noobek przyprowadził swoją jakby zbrojkę. To jest chyba jego zbrojka. Zbrojka Noobka. Ale koks hełm, ludzie. Patrzcie, jaki fajny hełm mam. Dobra, odłóżmy mu ten hełm, żeby tutaj wiadomo, żeby się nie wkurzył, że mu zabieramy. To też. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy drewniany miecz do walki. No to Noobek naprawdę jest silny. Pieczony ziemniak, pewnie stąd nam ukradł pieczonego ziemniaka i sobie upiekł. No to jest cwaniak. Noobek. A co? Mapa do ukrytego skarbu. Ej, widzowie, to nie jest normalne, że taka mapa tutaj jest. W sensie, to nie jest normalne. W sensie, na pewno ta mapa, musimy tam pójść. Musimy pójść do miejsca, w którym wskazuje ta mapa, słuchajcie. Ta mapa wskazuje na obecną chwilę, czekajcie. Ja muszę odkryć, w którą dokładnie ona stronę. Ona idzie w tamtą stronę chyba, co nie? Czekajcie.
Sprawdzę sobie, bo miałem zapisane. Jak kordy idą, tak leci mapa. Okej, zweryfikowałem to, no i faktycznie musimy iść w tamtą stronę. Powiem wam, grubo, w sensie wow, okej. Jestem mega ciekaw, co w tamtym miejscu jest. Czy to jest po prostu faktycznie skarb i nic więcej, czy może jednak coś więcej? Może jednak będzie tam jakaś, nie wiem, kolejna wskazówka, kolejna mapa. Może Nubek chciał, żebyśmy odnaleźli to coś i tam po prostu polecieli. Więc zabieram sobie Eletrę swoją, zabieram sobie moją zbrojkę i let's go! Lecimy, widzowie, razem z tą naszą mapą. Będziemy badać cały czas na bieżąco, czy lecimy w dobrym kierunku. Niestety zaraz się będzie robiła noc. Ej, patrz, o, dobra, działa to. Już myślałem, że to nie działa. Zaraz się będzie robiła noc, a ja mam szczerą nadzieję, że nie będzie to jakoś ultra daleko, tylko że wiecie, będzie to w jakimś rozsądnym miejscu, takim spokojnym, i że będzie tam jakaś ciekawa informacja, której się dowiemy. No i będziemy, jakby wiecie, mieli lekką przewagę nad Nubkiem albo nad kimkolwiek innym. Może to będzie jakaś informacja w stylu: ej, atakuje Bojanowice! Co? O? O? Może? Więc dobrze byłoby to po prostu zweryfikować. Nawet jeśli miałaby to być zwyczajna mapa skarbów z niczym takim szczególnym, to jednak dobrze to sprawdzić. Ja to tutaj póki co nic nie powiększa się ta moja kropka. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze lecę, co nie? Trzymajcie o to kciuki. Odrej, mamy rafę koralową, jak mnie tutaj dawno nie było. Kiedyś tutaj zbierałem tą rafę koralową, żeby zrobić własną rafę na Bojanowicach, pamiętacie? Pamiętacie? Bomba! Letymy! Muszę oszczędzić na pewno fajerwerki, bo nie mam pojęcia, jak daleko to może być. Słuchajcie, Nubek mógł przyjść naprawdę z oddalonych jakby czeluści. W sensie, nie wiadomo dokładnie. Ej, zniknąłem. Zniknąłem na mapie. Co jest grane? Czemu nie ma... Ej, przeleciałem już. Już jestem tu, what? Okej, teraz muszę chyba lecieć tam. Przeleciałem już, słuchajcie, widzowie. Czyli to nie jest jakoś chyba ultra daleko. Dobra. I sprawdzamy teraz. O! Lecę dobrze, okej, lecę. I teraz wystarczy, że skręcę jeszcze w tą stronę. Tak! Słuchajcie, dobra, teraz wystarczy, że lecę cały czas prosto w tą stronę. Czyli to nie jest jednak tak daleko, jak ja myślałem, że na początku to będzie. Drodzy widzowie, zapraszam was również do sklepu na wojanshop.pl po kozackie rzeczy Steamu Wojana do białego rana. Serdecznie wam polecam, ponieważ są tam na przykład takie kozackie koszuleczki premium, kolekcja premium, która naprawdę wam się podoba, ponieważ jest tyle zamówień na tą kolekcję premium, że to jest totalna masakra. Więc jak widzicie, widzowie polecają, zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. Są takie kozackie koszuleczki, które są mega wygodne, mega fajne, akurat takie na lato. Takie lekkie, super fajne, więc zapraszam. Bojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie, są również bluzy, które są ciepłe, fajne, wygodne, więc wbijajcie. A co to jest? Patrz, co ja odkryłem! Ej! Ja wiem, co to jest za miejsce! Ja wiem, co to jest za miejsce. O, już jest duża kropka, czyli podleciliśmy. Słuchajcie, ja wiem już, co to jest za miejsce. Tutaj. Oj, z tym gostkiem nie chcemy zadzierać. Gin, dobrze. Tutaj jest pillagerów ten. Stado pillagerów, super. Ja tutaj kiedyś nabijałem sobie tego złego omena, ale ich tutaj się zrobiło dużo. Dobra, muszę rozwalić tego gostka, żeby mieć zły omen. Mam złego omena! Słuchajcie, będzie można zrobić najazd na Bojanowice. Haha! Kiedy ostatnio był najazd na Bojanowice? No mega dawno temu. Dobra, was już zostawiam, nie chcę mi się z wami bawić. Okej, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze słowieszczy sztandar. Okej, lecimy, uciekamy stąd. Sorry, tam nie chcę mi się z wami już gadać. Ale słuchajcie, tutaj jeszcze był statek. Sprawdźmy sobie, co w tym statku jest, no nie? Ja tutaj chyba tego statka nigdy nie sprawdzałem. A nóż, tutaj jest jakaś ciekawa, nie wiem, mapa, może kolejna? O, zakręta butla, super, dobra. Mam jakieś szmaragdy, super. Wychodzimy na sekundkę jeszcze, okej. I co my tutaj mamy głębiej? Dobra, uwaga, wkopujemy się. Cyk, mamy tutaj. O, nie mogę tego otworzyć. Nie mogę tego otworzyć. Czemu nie mogę tego otworzyć? O, otworzę. Mapa do ukrytego skarbu. Proszę bardzo. Mamy. To jest druga mapa. Okej, sprawdźmy sobie ją. Uwaga. To jest, pokazuje inne miejsce ta mapa. Czyli słuchajcie, jesteśmy w jakiejś... To jest inna mapa w ogóle, co nie? Inna. Też lecimy w dobrym kierunku. Okej. A teraz byśmy musieli w tamtą stronę chyba płynąć, co nie? Jeśli chcielibyśmy na dół. Tak. Tak, bo w lewo, okej, dobra. Ale najpierw, oczywiście, najważniejsza mapa. Czyli mapa, chociaż może najpierw tą sprawdzimy? Nie, dobra. Najpierw sprawdziwym albo dobra, najpierw ciekawi mnie ta mapa. Możliwe, że tutaj, bo to już jest blisko, słuchajcie. Ta mapka jest mega blisko, w sensie tutaj to coś, ten skarb. Zaraz do niego podlecimy, widzicie? Już podlatujemy. A tam jeszcze kawałeczek brakował. Okej.
Ale teraz już podlatujemy. Patrzcie, 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 to będzie gdzieś tu. O, to będzie gdzieś przy tej wyspie. Słuchajcie, idziemy na tą wyspę. Dobra, jesteśmy. I słuchajcie, to pokazuje gdzieś tutaj. Jesteśmy idealnie pod spodem. Więc teraz wystarczy po prostu to wszystko rozkopać, sprawdzić, gdzie tutaj może być jakaś skrzyneczka. Halo, skrzyneczka. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś będziesz. Będę kopał takie, słuchajcie, takie co jakiś czas po prostu, co nie? Ej, co? Wow, dobra, ej, co to było? W sensie, sama mi się pokazała ta skrzynia. Nagle się zepsuł po prostu piasek. Dobra, mamy szczęście, po prostu dużo szczęście. O nie, no muszę wypłynąć na chwilę, wziąć trochę oddechu. Okej, jest git, schodzimy na dół teraz, okej. Patrzymy, co mamy w środku. Okej, tutaj takie standardowe rzeczy. O, mamy skórzaną zbrojkę. To ta zbrojka co dla nubka, prawie. Dobra, weźmy jeszcze może te kryształy pryzmarynu, czy co to jest. Dobra, będzie git. No i słuchajcie, lecimy dalej. Mogę lecieć, czy nie mogę lecieć? Chyba nie mogę, muszę stąd wystartować, uwaga. A ta mapa już możemy ją chyba wyrzucić, co nie? Jest niepotrzebna. Okej. Albo, czekaj, czy coś tutaj jeszcze było? Nie, tutaj już nic nie ma, więc wyrzucamy tą mapę. I lecimy już do tego miejsca, w którym nubek coś zostawił. Musimy tylko troszkę odlecieć w przeciwną stronę, między innymi tam właśnie, o. I czy coś się zmienia, kierunek, czy nie? Ej, bo zaczynam, powiem wam szczerze. O, dobra, już się bałem, że fajerwerki mi się skończyły. Ale dobra, jeszcze są, więc luz. Dobra, lecimy do tego miejsca, słuchajcie. Powinniśmy się zbliżać, ponieważ kropka jest duża. Tutaj w ogóle jest taki ładny teren, co nie? Bardzo ładny teren. Uwaga. No nadal nic się nie zmienia, słuchajcie. Nadal nic się nie zmienia. Ale nubek tutaj już musiał być, ponieważ mapa jest kolorowa, co nie? O! Podleciliśmy do tego miejsca. Okej. Teraz sprawdźmy tutaj. Uwaga. Dobra, jesteśmy pod X-em. Idealnie pod X-em. Idealnie. Teraz możemy się tutaj zacząć kopać, co nie? Więc no co? Zaczynamy. Zaczynamy się wkopywać. Polecę tu. Okej. Tutaj nic nie ma. Idę dalej. Teraz po lewej. Dobra, tutaj. Tutaj. Ej, jest! Nie, co to jest? Muszę to sprawdzić, słuchajcie, to wygląda jak skrzynia. Nie, to nie była skrzynia, ale się wkopałem, dobra. Muszę troszeczkę poczekać, aż mi się serduszka uzdrowią. Ale słuchajcie, to jest to miejsce, w którym nubek coś zostawił. Więc zaraz to sobie dokładnie przeszukamy. Czekaj, tutaj też coś jest? Nie, tutaj jest tak ciemno, że mi się wydaje, że to są po prostu skrzyneczki. Ale za każdym razem mi się tylko wydaje i nic z tego nie wychodzi. Dobra, idziemy szukać dalej oczywiście. Tutaj też nic nie ma, niestety, dobra, tutaj. Nic, a czekaj, jeszcze jeden piasek. Nic nie ma, dobra, idziemy dalej. Cyk, nie ma. Słuchajcie, chyba nie ma. O, jest, dobra, lol. Po prostu nie dokopywałem piasku do końca. Okej, znalazłem kolejną skrzynię. Dobra, poszło mi teraz to trochę szybciej niż ostatnio stamtąd. Ale dobra, schodzimy na dół. I co my tutaj mamy w tej skrzyneczce? Słuchajcie, w tej skrzyneczce nubek coś ukrył. Dobra, ja widzę standardowo. A, jest ziemia, z ziemi chyba zazwyczaj nie ma. Książka z piórem? Ej, czekajcie, czy książka z piórem jest w takich skrzyneczkach, czy nie? Zabieram ją, tak czy siak. Okej, wychodzę. Wychodzę. Sprawdźmy tą książkę z piórem, bo nie pamiętam, żeby w tych skrzyneczkach, co są skarbami, były poukrywane jakieś książki z piórem. Wydaje mi się, że chyba nie ma takich rzeczy. Ale sprawdźmy, co to takiego właściwie jest. Dobra, ona nie jest w ogóle w żaden sposób podpisana. Dobra, wchodzimy. List do mamy. Droga mama. To jest informacja nubka, to jest nubka, słuchajcie widzowie. Dobra, droga mamo, zepsuł mi się mikrofon i nie mogę rozmawiać z Wojanem Gałganem. Ej, czekaj, co my tutaj mamy? Nie, no zostawcie mnie, kiedy ja tutaj mam taką sytuację. Dowiaduję się jakichś rzeczy, a to mnie atakują jakieś moby. O co chodzi? Zepsuł mi się mikrofon i nie mogę rozmawiać z Wojanem Gałganem i Palionem i Kati. Proszę powiedz o tym tacie, żeby mi go naprawił, bo chcę z nimi normalnie rozmawiać. Nie chce mi się już stawiać tabliczek. Twój synek. Ej, co? W sensie, zepsuł mu się mikrofon, ale to oznacza, że on będzie chciał z nami rozmawiać? W sensie takim normalnym? Nubek będzie chciał z nami rozmawiać? On ma mikrofon? Zepsuł mi się mikrofon i nie mogę rozmawiać z Wojanem. Czyli on teraz nie rozmawia z nami, tylko stawia tabliczki. Dlatego, bo mu się zepsuł mikrofon i dlatego nie może z nami rozmawiać. Proszę powiedz tacie, żeby mi go naprawił. Tylko czemu on taką informację zostawił w Minecrafcie? W sensie, po co? Po co on to zostawił w Minecraft? Dobra widzowie, może to jest po prostu informacja dla nas, że nubek
faktycznie będzie mógł z nami rozmawiać w jakiś sposób. Ej, to byłoby kozackie, jeszcze nie było na Wojanowicach postaci, która by z nami rozmawiała, co nie? Był Herobrine, on był zawsze cicho, pisał na czacie. Był on, który zawsze stawiał tabliczki i chyba też pisał na czacie. Ale nie było żadnej postaci, która by rozmawiała z nami, więc słuchajcie, to byłby normalnie przełom, jakby Nubek mógł z nami rozmawiać. Tylko jaki on miałby głos? Pewnie jakiegoś dzieciaka małego. Ej, teraz słuchajcie, mam tyle w głowie mętliku po prostu mi się zrobiło. Ale bym chciał, żeby ten Nubek z nami porozmawiał. Nubek, jeśli to oglądasz, to szybko proś tatę, żeby naprawił ci ten mikrofon, bo koniecznie chcemy z tobą porozmawiać, Nubku. Koniecznie. O! Ten creeper wybuchł. Więc Nubek, no ogarniaj tatę, żeby ci to naprawił. A jeśli nie ogarniesz ten naprawy, to dodaj znaka, my się złożymy, no i kupimy ci mikrofon, mordeczko. Naprawdę, naprawdę, tylko chcemy z tobą po prostu porozmawiać. Więc, no, jesteśmy umówieni. Drodzy widzowie, jak skomentujecie tą sytuację, która się tutaj wydarzyła, bo totalna masakra, powiem wam szczerze. No, ja się zdziwiłem fest. Subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsza linka w opisie po kozackie koszulki z Teamu Wojana do białego rana oraz wiele, wiele innych rzeczy. Są również breloki Katy już dodane na sklepie, nawet są, więc polecam. Pierwsza linka w opisie wojanshop.pl. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Luwa!